Witam w kolejnym filmiku. Stawiłam na fragment parawanu, więc będzie radio perfumowe. Reaktywacja cyklu. Generalnie tam Monika podała kilka nut. Monika H. Ja tam odnośnie Akigala Wood dodałam posta. Odnośnie Osmundusa trochę już było w sumie. Tam jeszcze był podany jałowiec i tulipan. W sumie o tulipanie też trochę było. O jałowcu trochę było wspominane. Natomiast może potraktujemy to w ten sposób, jako jeden zbiorczy filmik i takie właśnie rozważanie w ramach właśnie takiego radia perfumowego. Chyba coś muszę tutaj szykować, także tak odłożyłam telefon, że szykować. Coś muszę tutaj... Nie mogę, muszę mieć ręce wolne generalnie, więc jakby mogę tak dodatkowo opowiadać przy okazji. No a telefon w formie takiego, nagrania w formie takiego radia perfumowego, telefon postawiony na tle, na parawan. Ogólnie jeżeli chodzi o Akigala Wood, to akurat jest to taki składnik, nie wiem czy ktoś miał możliwość w ogóle to wąchać tak samo w sobie. Więc ja osobiście nie wiem, tak typowo nie miałam styczności, nie wiem, z jakąś esencją, olejkiem, czymkolwiek, tak typowo z tym składnikiem, jak z różnymi innymi miałam na przykład. Więc jakby nie jestem w stanie tak dokładnie tego opisać. Nie wiem, czy nad Akigala Wood się nie zastanawiało laboratorium. W każdym razie po tych opisach z Lulua można wskazać, że nota drewna i można jakiś taki wspólny element po prostu z zapachów, gdzie jest to wskazywane, po prostu jakby połączyć i znaleźć. Natomiast myślę, że ciężko jest to wyodrębnić na tym etapie, kiedy jeszcze to nie jest, tak, nie jest to składnik tak rozpropagowany i nie jest to taki składnik, że nie wiem, że mamy zapachy na zasadzie jakiegoś takiego powiedzmy monowrażenia. Bo przypuśćmy, jeżeli ktoś nie wie, jak pachnie Damiato Young, zawsze można mu polecić jakiś zapach charakterystyczny, który faktycznie jest przez ten motyw zdominowany. Przykładowo ktoś nie wie, jak pachnie gardenia i na przykład powącha taki i taki zapach. Czasami są jakieś takie olejki do powąchania. Niektóre są gorzej zerowane, niektóre lepiej. Czasami lepiej nakierować na jakąś firmę, która może robi lepsze. Ale generalnie to też jest jakaś forma poznawania czegoś. Nie wiem, w przypadku przypraw, wąchanie przypraw, takiej właśnie postaci typowej, w sensie nie wiem, ktoś nie pachnie, nie wiem, kardamą. Kupić sobie kardamon. Jałowiec, albo jeszcze może najpierw tulipan. Tak naprawdę tulipan jest rzadkim motywem. Rzadkim motywem. Osmatus jest częstszym motywem. Jałowiec jest częstym motywem, bardziej w zapachach męskich. Natomiast no, nie jest jakiś składnik przeze mnie mocno lubiany. Poznałam jałowcowym. No jakąś tam goryczkę, wytrawność, penhaligons. Jałowiec chyba się jakimś RWŻ też tak mocno zaznaczał. W kilku pozycjach męskich tak naprawdę. Ja osobiście nie jestem jakąś fanką tego składnika. Natomiast czasami w takich zapachach z efektem, nie wiem, ginu z tonikiem, coś na zasadzie takiej, też się ten jałowiec pojawia. Natomiast osmantus. A w ogóle jeszcze a propos Akigala Wood, w pewnym momencie ten składnik był kojarzony z Quentinem Bishem, z jego zapachami dla Marc Antoine Barois na przykład. Jałowiec, tak. Teraz, jeżeli chodzi o tulipan, rzadki motyw. Mamy Byredo Tulip. Kiedyś z takiej marki naturalnej był taki zapach z skazowanym tulipanem. One były bardzo urokliwe. Ale czy faktycznie tulipanowe? No ten dopiero się pojawia w nazwie, on się czasami pojawia. Ja na przykład jakiś brokart, nie wiem czy miałam, czy mam, miał jako część składową tulipan. Ale to niekoniecznie za bardzo było odczuwalne. To Byredo owszem. I z tulipanem jeszcze, jak byłam w naturze, drogeria natura, to były jakieś takie wody typowe dla natury. Jakieś tam właśnie kwiatowe, w takich małych buteleczkach. I nie wiem, czy tam, nie wiem, czy któryś nawet nie miał narysowanych tulipanów. I on tam właśnie, ten zapach z natury, coś takiego miał w taką stronę dosyć. A ta marka naturalna, przypomniałam się, nazywa Derby. Marka Derby, kiedyś opowiadałam o pewnym zapachu, który miał nazwę White Flowers.
a tak naprawdę był bardziej w stylu klimatu zapachu propomora, bo bardzo esencjonalnie, nośnie, długotrwale, bardzo fajne ceny i muszę sobie namierzyć coś z tej marki tak po czasie. One się trafiały gdzieś w jakichś sklepach z naturalnymi kosmetykami. Ja zresztą tak poznałam właśnie w stacjonarnym takim sklepie niedaleko Quality we Wrocławiu, dawno temu. Opowiadałam o tym. Myślę, że jak się pisze Derwe White Flowers, poziomka przez 400 powinno wyszukać. Ale ja też tam pamiętam, widywałam później. W każdym razie do tego wrócę i jeszcze o tym opowiem w osobnym filmiku. Natomiast z tym wyszukiwaniem to też różnie bywa. Czasami działa, czasami nie działa. Czasami przykładowo, mam komentarz odnośnie jakiegoś filmu. Nie mogę w to wejść tak typowo, tylko mogę odpowiedzieć na komentarz, ale chciałabym na przykład wrócić do tego filmu, zobaczyć, co to za film z przeszłości. I jakby widzę fragmenty tytułu, wpisuję te fragmenty, nie wyszukuję, wpisuję te fragmenty, wpisuję poziomka przez 4Z, nie wyszukuję, za to dopowiada inne filmy perfumowe, na przykład innych kanałów. I jest to dla mnie dziwne, jest to dla mnie, według mnie, nie do końca fair, bo jeżeli to mój film typowo o tym opowiadał, to on powinien być dopowiedziany. A nie, że tak naprawdę wpisuje się jakieś hasła i są dopowiadane mniej pasujące rzeczy, no ale tak to działa, ten algorytm. I został Osmantus, o którym generalnie już sobie opowiadałam i chyba odeślę po prostu do tych filmów. W sumie jest to weźmie taki kwiatowo-morelowy w zapachach, taka aura. Za długo i tak nie mogę mówić, bo widzę, że zaraz się skończy nagrywanie, także zapraszam.